Mamy teraz to przyspieszenie piekielne. Szczególnie piekielne w takim kraju jak Polska, który przeszedł przez dwa totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, wylazł z tego piekielnego dołka, ma niby tą wolność, wdepnął w kapitalizm, z którym nie może sobie bezszmerowo poradzić, bo to jest przecież potężna zupełnie dawka nowości. Jak w tym wszystkim wyjść na swoje? Bo to tak łatwo powiedzieć, że zator inicjacyjny, że dwujęzyczność dzisiejszego Polaka. A to nie jest kwestia słownictwa ani gramatyki. To jest kwestia odpowiedzialności za słowo, które się rodzi i odpowiedzialności za słowo, które wietrzeje po prostu.